pomysł, o którym pisze Rzeczpospolita, pomysł rządu, żeby kary za mowę nienawiści dotyczyły także znieważania homo- i transseksualistów ze względu na ich orientację. Minister Sprawiedliwości przychyla się do postulatów podjęcia prac legislacyjnych zgłaszanych przez SLD i Ruch Palikota. Obecnie, pisze Rzeczpospolita, karalne jest znieważanie ze względu na różnice narodowościowe, etniczne, rasowe i wyznaniowe. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by Sejm dodał do tego katalogu niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową. I pozornie wszystko jest dobrze, ale myślę, że w kompletnie fałszywym kierunku. Oczywiście obrażać, poniżać źle, nie należy i tak dalej, i tak dalej. Ale zamykanie dyskusji, a nawet pyskówki przy pomocy kodeksu karnego nie wydaje mi się dobre. Co innego, kiedy ktoś rozpowszechnia fałszywe informacje, co innego, kiedy głosi opinie. Opinii w żaden sposób limitować nie powinno się przy pomocy kodeksu karnego. Powinno się z nimi walczyć przy pomocy kontropinii. Tylko w ten sposób można doprowadzić społeczeństwo do jakiejś rozsądnej średniej poglądów, przekonań i tak dalej. A w Polsce mamy takich ograniczeń dotyczących debaty, ograniczających wolność słowa wyjątkowo dużo, na co też zwracają nam uwagę organizacje międzynarodowe, o zmianę czego proszą polskie organizacje. Nie wolno obrażać na przykład uczuć religijnych, chociaż za cholerę nie wiadomo, co to takiego. Nie wolno obrażać naczelnych organów, a nawet naczelnych organów innych państw. Zwracam uwagę, że jak ktoś mówi coś obelżywego o prezydencie albo obraźliwego o prezydencie Putinie, też podlega kodeksowi karnemu, to jak Jerzy Urban, którego z tego artykułu karano za wypowiedź o Janie Pawle II jako głowie państwa watykańskiego. Mówiąc krótko, mam propozycję dokładnie odwrotną. Zamiast ścigać za kolejne obrazy, zlikwidujmy w ogóle ściganie za obrazy i walczmy poglądami. Walczmy na słowa. Myślę, że jestem głęboko przekonany, że tylko w ten sposób uporamy się z mową nienawiści, bo nie mowa nienawiści jest problemem, ale nienawiść, która za nią stoi. I to z nienawiścią trzeba się zmagać, a nie z wysypką, jaką jest mowa nienawiści.